Hej kochani, to znowu ja. Takie małe jeszcze sprostowanie, tam pewnie w tym momencie udostępnia się Wam film, jeżeli chodzi o mierzenie temperatury na ramkach, czy matki czerwią, czy można podejrzewać dzięki temu, że tam jest na przykład około 20 stopni, że matki czerwią. Często jest tak, że na wiosnę mówimy, idźcie sobie na powałkę, połóżcie rękę na pajączkach, jeżeli tam czujemy dużo cieplejsze powietrze, które idzie z pajączków, możemy podejrzewać, że matki czerwią. Pamiętajmy też, że pszczoły, kiedy się stresują, podnoszą temperaturę lub mogą podnosić temperaturę, bo to wszystko zależy, co się dzieje w danym ulu. Tutaj niedawno nagrywałam Wam filmik o ratowaniu rodziny, tam gdzie podkładałam ciasto z początkiem stycznia, ze względu na to, że podejrzewałam, że matka mi wyszła z izolatora i mógł być brak pokarmu z tego powodu, a szły mi bardzo wysokie mrozy, więc tam dla zaspokojenia potrzeb w razie czego, jeżeli by się okazało, że mam rację, to położyłam ciasto na powałce, na otwartym pajączku. Tam na pewno jest ten film w którymś miejscu udostępniony. Po jakimś czasie, po przejściu tych mrozów, miałam bardzo wysokie temperatury, które umożliwiały mi otwarcie gniazda, korektę całego gniazda i sprawdzenie, czy na pewno matka tam podjęła czerwienie. I kochani, okazało się, że nie. Pomimo tego, że kładąc rękę na pajączku, tam było naprawdę wysokie, ciepłe powietrze, które szło do góry, wszystko by wskazywało w większości przypadków, że jest tam prawdopodobieństwo zaczęcia czerwienia. Tu się okazało, że po prostu to był stres. Źle uwiązany kłąb, który uwiązał mi się po drugiej stronie, tak jakby izolatora, jedną rameczkę jeszcze izolator był obsiadany, ale pszczoły uwiązały się na pustej przestrzeni u powałki od góry, co powodowało duże zużycie pokarmu na tych trzech ramkach po stronie izolatora. Ta duża część pszczół, tam około 1/3 można powiedzieć całego kłębu, zawisła w powietrzu, gdzie dostęp do pokarmu był dużo mniejszy. Wywoływało to stres, szczególnie, że te trzy rameczki, które były sąsiadujące właśnie z tym zawieszonym źle kłębem, były już prawie puste, więc dla pszczół to już był stres. Później był izolator i jedna rameczka z pokarmem, gdzie tak naprawdę już były wyjadane te zapasy zimowe. I gdyby nie to, że położyłam wtedy ciasto, podejrzewając, że coś tam może się dziać, bo były głośne, to tą rodzinę straciłabym na tych mrozach, ponieważ było grubo ponad 25 stopni na minusie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to, czy kładziemy rękę i czujemy ciepło, to pamiętajcie, musimy jeszcze sprawdzić też inne czynniki, bo jeżeli wyeliminujemy czynniki, na przykład, że we wszystkich ulach jest chłodniej, to powietrze chłodniejsze, że tam na przykład może matka już jest tamtegoroczna i ona w tamtym roku też podjęła wcześniejsze czerwienie, lub wiemy, że to jest linia na przykład matek wczesnych, które wcześniej startują, do tego, że wiemy, że mają pokarm, nie stresują się, w ulu jest cisza, nic tam nie wskazuje na to, że może być stres, który wywołuje podniesienie temperatury, to wtedy taka temperatura około 20-25 stopni nad ramkami może wskazywać, że jest podjęte czerwienie, ale to nie jest stuprocentowe i ja bym się nie kierowała takimi opiniami. Kochani, na przedwiośniu najważniejsze jest to, aby pszczoły miały dostęp do jedzenia. Kiedy podejrzewamy, że matki zaczynają czerwić i mamy możliwość wglądu w gniazdo, ponieważ temperatura do słońca jest około 20 stopni, pszczoły się normalnie oblatują, nie martwmy się otworzyć ul i sprawdzić, co jest w środku, nawet jak to jest luty. Pamiętajcie, że w tym okresie ocieplamy gniazda, ścieśniamy gniazda, więc i tak ingerujemy w to gniazdo, ale w tym okresie właśnie dokładamy, kochani, rameczkę z pierzgą. I to jest bardzo ważne, że jeżeli mamy zapasy ramek z pierzgą, jeżeli mamy dostęp do takich ramek, otwieramy, wyciągamy jedną ramkę, przypuśćmy pustą, tą skrajną i w to miejsce wkładamy ramkę z pierzgą, ewentualnie drugą od końca. Dlaczego nie idziemy w środek kłębu, nie powinniśmy ingerować? Pamiętajcie, tam już może być czerw, tam może być matka, możemy ją przygnieść i jeżeli robimy jakąkolwiek korektę gniazda, to wcześniej myślimy, co chcemy zrobić, gdzie to ułożymy i ściągając powałkę już obserwujemy mniej więcej, gdzie jest największa ilość pszczół. Zawsze to jest przeważnie, przynajmniej to jest środek kłębu. Tylko pamiętajcie, nieraz właśnie te pszczoły nam się uwiążą gdzieś tam z boku i
prostu przydałoby się skorygować, jeżeli mamy gniazdo teraz na przedwiośniu zostawione, tak jak ja, na środku, więc dajemy ramkę z pokarmem, jeżeli taką mamy oczywiście, na kraj, drugą ramkę z pierzgą i przesuwamy całe gniazdo do ściany, dajemy zatworomatę od góry, dobrze jest podać ciasto, pamiętajcie, że matki zaczną czerwić, a przyjdą przymrozki, bo teraz nie wiem jak u Was w rejonie, ale u nas ostatnio zimy są bardzo ciepłe, ale wiosny bardzo zimne i to właśnie kiedy już jest ten krąg życia, kiedy już jest ta maszyna rozbuchana, wtedy może brakować pokarmu, jest dużo czerwiu, pszczoły muszą zacieśnić ten kłąb i wtedy jedyny pokarm jaki mają to ten nad głową, pomimo że po bokach mają pokarm, zejdą się, ścieśnią, ale po to nie dojdą, do góry idzie cieplejsze powietrze, prędzej sobie poradzą zdobywając pokarm z góry. Tu jeszcze miałam na YouTubie pytanie, czy można podać ciasto na powałce, na otwarty pajączek. Tak, kochani, można podać i jak najbardziej lepiej podać tak ciasto, jeżeli podejrzewamy brak pokarmu. Ja nie mówię o stymulacji rodzin, tu pamiętajcie, nie, ja nie jestem zwolennikiem stymulacji rodzin, jestem zwolennikiem podania ciasta, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo braku pokarmu. Lub właśnie kiedy już matki zaczynają czerwić, wtedy zaspokojenie tych potrzeb, jeżeli przyszłoby bardzo zimno, dajemy nad głowę. Tutaj jeżeli właśnie jest podejrzenie, że potrzebujemy położyć ciasto, otwieramy pajączek, kładziemy ciasto otwarte właśnie tym otworem nad pszczoły i jeżeli tylko tyle możemy, to to jest bardzo dużo. Jeżeli jesteśmy w stanie otworzyć powałkę, na przykład odmuchać delikatnie pszczoły, położyć na ramki, jest to bezpieczniejszy sposób. Patrzę, przepraszam na czas, żeby mi się nie skończył. Jest to bezpieczniejszy sposób ze względu na to, że jeżeli położymy na powałkę, to pomiędzy ramkami a powałką jest ten centymetr luzu, który pamiętajcie, że jeżeli jest kłąb i czerw będzie niżej ramek, to one się zacieśnią niżej i nieraz ta granica właśnie tego centymetra może nie być dojściem do pszczół. Jeżeli położymy go na ramkach, to ta folia, to ciasto już nam robi taką izolację i pszczoły prędzej pójdą, wejdą i pobiorą ten pokarm. Z dwojga złego lepiej położyć na powałce niż nie położyć, ale jeżeli możecie, nie bójcie się ściągnąć powałkę, położyć ciasto, nakryć folią, dać półkorpus, ocieplić i powałeczkę na półkorpus. Wtedy jest to o wiele lepsze i pewniejsze, że te pszczoły pobiorą ten pokarm. Miłego!